Dzień dobry, Anna Trenowska. Dziś mamy wtorek i czas na Kuriera Ostrowieckiego. Zapraszam serdecznie. W rezerwacie Krzemionki odbyło się pożegnanie ustępującej Rady Muzeum oraz promocja pracy zbiorowej Górnictwo z epoki kamienia Krzemionki Polska-Europa. Jest to początek nowego cyklu wydawniczego, które ma propagować naszą kopalnię w Polsce i w Europie. Publikacja to plon konferencji naukowo-konserwatorskiej, która odbyła się w 2013 roku na zamknięcie obchodów 90-lecia odkrycia Krzemionek. Konferencja poświęcona była jak gdyby podsumowaniu dotychczasowych prac badawczych i informacji na temat stanu Krzemionek, również problemów, które się wiążą z dalszym funkcjonowaniem, rozwojem Krzemionek. Konferencja, jak i ta pozycja, myślę, że to jest taki końcowy efekt obchodu 90. rocznicy odkrycia Krzemionek przez profesora Jana Samsonowicza. Cykl wydarzeń i zwieńczeniem tego jest właśnie dzisiejsze spotkanie, podsumowanie w formie wydawnictwa zawierającego teksty wystąpień podczas konferencji tej archeologicznej. W skład komitetu redakcyjnego publikacji wchodzili przewodniczący profesor Jerzy Libera, członkowie Jadwiga Anna Barga-Więcławska, dr Jerzy Tomasz Bąbel, dr inżynier Zenon Duda, dr habilitowany Szymon Orzechowski i dr inżynier Jan Urban. Książka jest zbiorem artykułów zarówno naukowców polskich, jak i zagranicznych. Wnosi ona duży wkład w promocję Krzemionek nie tylko w środowisku naukowym. Pomysł konferencji, który generalnie merytoryczny, wyszedł od konsultanta naukowego Muzeum w Krzemionkach, pana profesora Jacka Lecha, polegał na tym, aby Krzemionki pokazać na tle polskich kopalni krzemienia i Europy. Tym bardziej, że wielu fachowców uważa, że kopalnia w Krzemionkach należy do najbardziej znanych, najlepszych, powiedzmy sobie, najbardziej unikalnych obiektów tej klasy w Europie. I można porównać ją z kopalnią Grimes Grains w Anglii albo z kopalnią Spien w Belgii, która zresztą znajduje się już na liście UNESCO. Jest to początek nowej serii wydawniczej, która ma propagować Krzemionki nie tylko jako kopalnię krzemienia, ale również jako rezerwat przyrody. Publikacja jest zaczątkiem serii, nowej serii wydawniczej Muzeum w Krzemionkach. Tytuł serii Silex et Ferrum, tak zaproponowali nasi młodzi koledzy archeolodzy z Krzemionek, a więc krzemień i żelazo. Nazwa sugeruje, że nie tylko krzemień, ale także i epoka żelaza, ponieważ poza kopalnią krzemienia znajdują się na tym terenie obiekty z różnych okresów chronologicznych. Ale oczywiście chciałem podkreślić, Krzemionki to przede wszystkim kopalnia krzemienia pasiastego. Jedyna taka w Europie, unikalna. Konferencja była podsumowaniem. Seria jest właśnie początkiem publikacji. Potencjał Krzemionek jest doceniany nie tylko przez naukowców, ale również przez władze samorządowe. Celem nadrzędnym na najbliższe lata jest wpisanie Krzemionek na listę UNESCO. Krzemionki to jedna z najważniejszych instytucji powiatu, instytucji kulturalnej, z której jesteśmy dumni w całym województwie, w całym kraju. Chcemy, żeby działalność tego muzeum wyglądała naprawdę doskonale. Chcemy się tym chwalić, chcemy pomagać w tym, żeby Krzemionki zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest cel, który już w poprzedniej kadencji samorządu sobie zamierzyliśmy. Oczywiście w tej kadencji go podtrzymujemy. Będziemy robić wszystko, żeby Krzemionki na tę listę zostały wpisane. Krzemionki mogą również liczyć na pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Wsparcie inwestycji poprzez środki unijne obiecał członek zarządu województwa świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski. Muzeum w nowym rozdaniu środków unijnych przedstawi projekt na kwotę 5,5 miliona złotych. Nasze zaangażowanie jako samorządu województwa, nasz pobyt, mój jako reprezentanta tego samorządu, częste spotkania w okresie kończącym jeden ciekawy okres programowania, rozpoczynający drugi, ten nowy. Tu znaleźliśmy pewien obszar wspólnie, w którym realne jest pozyskanie dofinansowania. Może to tak źle wyglądać na pozór, że ja zacząłem od środków finansowych, od dofinansowania, ale sami wiemy, że
te przedsięwzięcia, ten plan działań, który kierownictwo muzeum przyjęło jako bardzo ambitny, bardzo ważny, bardzo dobrze sprecyzowany, wymaga wsparcia i organizacyjnego, merytorycznego, w czym chcielibyśmy brać jako samorząd udział, ale wymaga, jak wszyscy wiemy, również wsparcia finansowego. Stąd te nasze kontakty, rozmowy, aby być przygotowanym na moment ogłoszenia konkursów i wypełnienia tych procedur, które każdy przyszły potencjalny beneficjent musi przejść. Archeolodzy Kamil Kaptur i Artur Jedynak podziękowali za wsparcie podczas przygotowywania publikacji. Jest to zarazem powrót po 15 latach do dobrych tradycji wydawania stałych publikacji poświęconych krzemionkom. Po wielu, wielu latach wreszcie doczekaliśmy się własnej serii wydawniczej. Ja przypomnę, że nasze muzeum taką serię już kiedyś, własną serię wydawniczą posiadało, doroczną, Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Skończyło się tylko na trzech numerach, ale to była naprawdę dobra pod względem merytorycznym seria. Niestety ostatni numer wyszedł w roku 2000, czyli 15 lat temu. Więc po kilkunastu latach nareszcie doczekaliśmy się własnej serii wydawniczej, oczywiście w innej odsłonie, zupełnie inna też, jeżeli chodzi o tematykę, ale to jest bardzo ważny moment, jeżeli chodzi o historię Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu. Dyrektor Włodzimierz Szczałuba, wicestarosta Eligiusz Mich i przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna podziękowali członkom ustępującej Rady Muzeum w kadencji 2011-2015. Po zakończeniu części oficjalnej zebrał się komitet redakcyjny, który rozpoczął przygotowania do wydania drugiego tomu rozpoczętej właśnie serii. W poniedziałek odbyła się sesja Rady Powiatu. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności zarządu, zgłosili szereg interpelacji oraz podjęli uchwały dotyczące m.in. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, czy w sprawie utworzenia społecznej straży rybackiej. Nic nie zapowiadało dużych emocji na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu. Na początku starosta Zbigniew Duda i przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Brożyna otrzymali pamiątkowe medale od Związku Inwalidów Wojennych za okazywaną pomoc dla jej członków. Pierwsze emocje pojawiły się przy uchwaleniu porządku obrad. Niespodziewanie starosta wniósł projekt uchwały o odwołaniu jednego członka zarządu. Zaskoczenia nie kryli radni opozycji. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, może to nie jest wniosek, ale zapytanie i zdziwienie. No, państwo, nie wiem, czy to są żarty wtedy, kiedy odbywa się sesja Rady Powiatu, wy państwo robicie tego typu wrzutki? Przecież to jest śmieszne. Proszę państwa, jak sobie to wyobrażacie? Może uzasadnienie jakieś posłuchamy, panie starosto. Dziękuję bardzo. Radni aż trzykrotnie głosowali ten punkt obrad. Ku zaskoczeniu z dyscypliny klubowej wyłamało się trzech radnych PiSu. Hubert Żądło, Krzysztof Huszaluk i Grzegorz Kazimierski. Tym samym punkt ten nie znalazł się w porządku obrad. W przerwie zapytaliśmy starostę o powody zgłoszenia tej uchwały, która miała dotyczyć Krzysztofa Huszaluka. Naszym zdaniem po prostu forma współpracy z panem doktorem Krzysztofem Huszalukiem się skończyła. Po prostu pan doktor ze względu na bardzo szerokie działalności gospodarcze, społeczne, nie zawsze ma czas uczestniczyć w spotkaniach zarządu, a poza tym też trzeba się zastanowić, czy powinien przy niektórych sprawach zabierać głos. Czy chodzi o konflikt interesów? Sprawa rodziny jest takim następstwem tego. Panie redaktorze, no ja powiedziałem wyraźnie, że szerokie spektrum działalności pana doktora w biznesie pokazuje to, że też trzeba się będzie mocno zastanawiać, czy przy niektórych sprawach powinien uczestniczyć i czy może nie konflikt, ale czy jest to etyczne i moralne. A proszę powiedzieć, czy sprawa ta wróci na kolejne posiedzenie Rady Powiatu? Trudno mi na ten temat w tej chwili odpowiedzieć, bo jak państwo wiecie, był remis przy głosowaniu porządku obrad, dlatego nie mogliśmy tej sprawy rozwinąć. Natomiast myślę, że to naprawdę wymaga głębokich przemyśleń ze strony pana doktora również. Czy będzie rozmowa wewnątrz klubu, bo no, część radnych głosowała przeciw.
To znaczy, na pewno będziemy na ten temat rozmawiać, na pewno będziemy rozmawiać z radnymi, może nie wszystkim po drodze z Prawem i Sprawiedliwością. Musimy po prostu dopytać. Z zarzutami starosty nie zgodził się radny Krzysztof Huszaluk. Jestem jednym, myślę, w zarządzie chyba jedyną osobą, która prowadzi działalność. Działalność, proszę Państwa, prowadzę od 1993 roku. Mam udziały, ale te udziały w spółce na przykład Apibaut, to zupełnie nie koliduje z moją działalnością tutaj w zarządzie powiatu. W związku z tym no, wydaje mi się, że jestem osobą doświadczoną, która wiele wnosi w pracę tego zarządu. A może po prostu ma Pan inne zdanie na pewne sprawy, które jest już ze starostą? Ale chciałem zapytać, ale w jakim kontekście Pan pyta? No w kontekście odwołań, prób odwołania. A to ja miałem być odwołany? Tak, Pan. Tak. A to nie widziałem, proszę Państwa, pierwszy raz się dowiaduję. Nie, no. Wiedział Pan starostą. A to ja nie wiem. Czasem nie ma, że Pana działalność szerokie spektrum działalności, czasem jakby przeszkadza Panu... Proszę Państwa, być może... Może moje kontakty, ja jestem osobą taką, no nie wiem, może i medialną. Ja z racji wykonywania zawodu przyjmuję, ja mam przychodnie ponad 8 tysięcy ludzi. Dziennie przyjmuję około 60 osób. Jestem osobą, myślę, że jestem osobą publicznie znaną. Także ja utrzymuję kontakt z ludźmi, proszę Państwa, od strony lewej do strony prawej i dla mnie przynależność polityczna to nie jest oceną człowieka, tylko wartość jego merytoryczna. No właśnie, starosta powiedział, że może nie wszystkim jest po drodze z Prawem i Sprawiedliwością. Że ma zamiar odejść z tego klubu? Proszę Państwa, no ja takich zamiarów nie mam, no chyba, że Pan starosta mnie zmusi, no to będę musiał, no nic na siłę, prawda? Ale myślę, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Główny bohater całej afery, radny Krzysztof Huszaluk, nie krył swojego zaskoczenia całą sytuacją. Znaczy jakieś tam rozmowy były, ale wydawało mi się, że to ja wszystko wyjaśniłem i temat jest zamknięty. To, ja byłem zaskoczony. To zaskoczenie dziś. Tak. No właśnie, tak. No to jest ważne. To jest dla mnie zaskoczenie. Nie myślałem, że to by jakieś rozmowy były, a co tutaj, prawda, a jakieś udziały tutaj w jednej spółce, coś tam kontakty z jednymi osobami, z drugimi. Proszę Państwa, jestem wolnym człowiekiem. Ja nikt mi nie będzie mówił, z kim ja mam się spotykać, nie spotykać, proszę Państwa. Ja mam wielu przeróżnych znajomych, co wcale nie znaczy, ale ja mam ideały te swoje, proszę Państwa, których nie zdradzę nigdy. Więc ja uważam, że takie stawianie sprawy to jest ograniczenie swobód obywatelskich. To jest pęknięcie w PiS-ie? Ja myślę, że nie. Generalnie od nas się Pan dowiedział, że chodziło o Pana, tak? Proszę Państwa, to znaczy byłem zaskoczony, ja podejrzewałem, że być może, ale ja się nie spodziewałem, że taki wniosek, proszę Państwa, padnie. Zresztą, no proszę Państwa, no, jeżeli jest wniosek, ja czekałem na jakąś argumentację. No do tego nie doszło, w związku z tym ja czekałem argumentację i wierzcie mi Państwo, no... Ja byłbym w stanie się ze wszystkiego obronić. To pierwsza porażka w głosowaniu starosty Zbigniewa Dudy, który zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad. Po tych politycznych emocjach radni przystąpili do merytorycznej pracy. Przez ponad godzinę składali interpelację do zarządu. Najwięcej, bo aż 10, zgłosił ich przewodniczący Jerzy Brożyna, a dotyczyły one głównie bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Wszyscy chcieliśmy, aby na terenie naszego miasta odbywały się egzaminy na prawo jazdy. Zróbmy wszystko, aby one odbywały się w godnych warunkach, a nieczytelne oznakowanie nie dawało podstaw do różnej oceny wykonywanych zadań. Drogi należące do miasta, drogi krajowe i wojewódzkie są ładnie odmalowane, a my jak zwykle nie widzimy problemu. Taki sam stan dróg był w roku poprzednim i w tym roku zapomniano, że na naszych drogach nie tylko się egzaminuje, ale również szkoli przyszłych kierowców. Radni przyjęli wszystkie przygotowane uchwały, powołano m.in. Społeczną Straż Rybacką, dokonano zmian w budżecie, zaakceptowano porozumienie z gminami Bałtów, Bodzechów i Kunów w sprawie zimowego utrzymania dróg oraz uchwalono nowe stawki za odholowanie pojazdów i ich przetrzymywanie na parkingu strzeżonym. Starosta oraz naczelnicy wydziałów na zakończenie obrad odpowiadali na wszystkie interpelacje radnych.
Już po raz szósty młodzież z ostrowieckich szkół stanęła na starcie biegu zwycięstwa. Jego organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych. W tym roku w zawodach wzięło udział blisko 300 zawodników. Szósta edycja biegu odbyła się w minioną sobotę na trasie o długości około 7 km. Zbiórka uczestników nastąpiła przy pomniku poświęconym pamięci pomordowanych mieszkańców Karczmy Miłkowskiej, znajdującym się w tej miejscowości. Punktualnie o 12 uczestnicy wystartowali do biegu, a meta była usytuowana na terenie ośrodka rekreacyjnego Gutwin. Trasa biegnie przez las. Właśnie zaczyna się tutaj parędziesiąt metrów od tego pomnika, który tu widzimy za moimi plecami. I będzie start cały czas przez las, duktami leśnymi. Trasa jest oznakowana, także problemu biegacze nie powinni mieć. I później po koronie stawów na Gutwinie, meta na Gutwinie. Około 7 km jest do przebiegnięcia w tym roku. Zresztą w ubiegłych latach też było podobnie. Dzieci w jakim, uczniowie w jakim wieku startują? W tej chwili widzę dużo dzieciaków takich z podstawówek, ale też i z gimnazjum. Jest troszeczkę ludzi dorosłych. No, bieg jest skierowany do wszystkich mieszkańców miasta Ostrowca, także wszyscy, kto ma ochotę, mogą biegać, ale widzę po tych latach kolejnych, że dużo młodzieży ze szkół podstawowych i szkoły średniej. Organizatorzy nie tylko stawiają sobie za cel popularyzację sportu wśród młodzieży, ale również uczczenie 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Organizując ten bieg po raz pierwszy, bo w tej chwili to już jest w tym roku szósta edycja biegu, myśmy pierwszy bieg zorganizowali z tego miejsca też i troszeczkę zatoczyliśmy koło i po raz szósty jesteśmy w tym samym miejscu na starcie. Jest tutaj pomnik poświęcony poległym w czasie II wojny światowej mieszkańcom Karczmy Miłkowskiej i postanowiliśmy ten bieg związany z poprawą kondycji, ze zdrowiem, połączyć z taką lekcją historii w terenie. Jest to tym bardziej, powinno być takie po prostu wiadome dla młodzieży, dla dorosłych, takie przypomnienie, że jednak czas wojny to był czas trudny, trzeba o tym pamiętać, trzeba pamiętać o patriotyzmie, o miejscach tych, gdzie polegli nasi mieszkańcy, czy w ogóle rodacy w czasie II wojny światowej. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie Kuriera jutro o stałej porze. Już teraz serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.